Cześć Rafał, dzięki za zaproszenie. Cześć, cześć Rafał, witam, witam. Dobrze, co, porozmawiamy dzisiaj o ketozie. Mało kto nie słyszał o tym sposobie odżywiania w dzisiejszym świecie. Niektórzy pukają się w głowę i zastanawiają się, po co rezygnować z sernika i chlebka. Inni znajdują tutaj możliwość zrzucenia zbędnych kilogramów. No właśnie, zacznijmy od tego, czym jest ketoza. I po co ktoś miałby zdecydować się na ten sposób odżywiania? Ketoza to jest stan metaboliczny, w którym nasz organizm metabolizuje tłuszcze i produkuje ciała ketonowe. Właśnie z tych tłuszczów produkuje te ciała ketonowe. I czy to tu są tłuszcze zjedzone, czy to z naszej tkanki tłuszczowej i używa właśnie ciał ketonowych i tłuszczów jako głównego źródła energii. Bo oczywiście na standardowej diecie również w pewnym stopniu używamy tłuszcze, w zależności od tego, jaką aktywność wykonujemy, bo na przykład podczas spaceru my spalamy tłuszcz, tak? Bo to jest wysiłek o niskiej intensywności, wysiłek tlenowy, więc my robiąc taki spacer, biegając również palimy tłuszcz. Tylko że w stanie ketozy naszym głównym paliwem, takim preferowanym są właśnie tłuszcze i ciała ketonowe. Ciała ketonowe mają dużo pozytywnych właściwości. Tak naprawdę głównie o to tutaj się rozchodzi, bo bycie w ketozie zapewnia nam używanie tych ciał ketonowych i to jest różnica pomiędzy standardową dietą. Na standardowej diecie my tych ciał ketonowych nie produkujemy. I jeżeli my jemy dużo tłuszczów na standardowej diecie w obecności węglowodanów, to niestety nie będziemy produkować tych ciał ketonowych. Do tego jest potrzebne ograniczenie węglowodanów i to jest najważniejszy aspekt, jeżeli chodzi o wejście w stan ketozy. Nie jest aż tak ważne białko. Oczywiście na początku, kiedy chcemy wejść w ten stan ketozy, możemy ograniczyć to białko, wtedy wejdziemy szybciej w tą ketozę. Natomiast jak pokazują badania, tutaj głównie na dzieciach z padaczką, modyfikowana dieta Atkinsa, która z założenia nie ogranicza białka, tylko ograniczamy węglowodany do pewnego stopnia, również promuje stan ketozy. Właśnie tutaj ketoza była głównie używana na początku w celu leczenia padaczki, gdy pacjentów wprowadzano w stan ketozy, była zmniejszona częstotliwość ataków padaczkowych lub też całkowicie znikały. Więc tutaj od tego się wzięło. Ale później, gdy nauka poszła do przodu, tych badań było coraz więcej, okazało się, że dieta ketogeniczna i stan ketozy może pomóc w wielu innych chorobach, między innymi tutaj w chorobie Alzheimera. Gdy chorujemy na chorobę Alzheimera, mamy pogorszony metabolizm glukozy w mózgu i tutaj alternatywnym źródłem dla mózgu będą ciała ketonowe. W niektórych przypadkach właśnie Alzheimera dieta ketogeniczna może pomóc. Obecnie głównie jest stosowana do tego, żeby odchudzić się, tak? To jest najpopularniejszy sposób użycia diety ketogenicznej z tego względu, że dieta ketogeniczna może nam zmniejszać apetyt przede wszystkim. I tutaj też między innymi dzięki obecności ciał ketonowych, bo badania pokazują, że hamuje tutaj apetyt grelinę, peptyd YY, GLP-1, ale też może wpływać pozytywnie na sygnalizację leptynową. Leptyna to hormon sytości. Tutaj przez działanie też adiponektyny jesteśmy bardziej wrażliwi na hormon leptyny, co powoduje, że my czujemy większą sytość. Jest oczywiście jeszcze więcej mechanizmów, jak zmniejszenie stanu zapalnego. Tutaj mamy głównie inflamason NLRP3. Obniżenie tego inflamasomu, ale też aktywację glutationu, manganozależną dysmutazę ponadtlenkową czy katalazę. To wszystko wpływa na to, że mamy zmniejszony stan zapalny i to wpływa na to, że sygnalizacja w naszym organizmie jest poprawiona. I tutaj też między innymi chodzi o sygnalizację leptynową, przez co jest dużo tych mechanizmów, które powodują, że my nie czujemy głodu. I jest dużo przykładów takich metamorfoz dużych, że chudną tam po 20, po 30, nawet po 50 kilogramów. Oczywiście to nie jest w miesiąc, to nie jest 2 miesiące. W odpowiednio długim czasie są takie
efekty. No ja sam korzystałem z diety ketogenicznej, aby schudnąć. Schudłem 29 kg i nie miałem efektu jojo, gdzie jak próbowałem innych diet wcześniej, tutaj był ten efekt jojo. Na standardowej diecie próbowałem właśnie schudnąć bez efektu jojo, niestety był ten efekt jojo, ale to też nie wynika z tego, że inne diety są gorsze. Ta dieta była po prostu nieodpowiednia dla mnie. I to też jest jakby ważne, żeby dobierać dietę, która nam pasuje. No bo jak my będziemy na przykład się zmuszać do tej diety ketogenicznej, powiedzmy nie lubimy jeść ketogenicznych produktów, sporej ilości tłuszczu, no to tutaj możemy mieć efekt jojo z tego względu, że my po prostu z tej diety ketogenicznej zrezygnujemy. Dobra, czyli podsumowując, powiedziałeś, że dieta ketogeniczna wspiera odchudzanie, jest wykorzystywana dla celów medycznych, terapeutycznych, przy chorobie Alzheimera, działa antyzapalnie, nie czujemy głodu. Tak, to są takie podstawowe założenia ketozy. Jest jeszcze oczywiście więcej aplikacji leczniczych, medycznych. Tutaj mamy wsparcie leczenia choroby nowotworów. To nie jest tak, że keto leczy nowotwory, tylko może wspomagać terapię. Jest kilka naraz terapii i właśnie dieta ketogeniczna jest jednym z narzędzi, która jest stosowana w leczeniu nowotworów. Co tam jeszcze? No jest, mamy insulinooporność, PCOS. Tutaj jeżeli mamy właśnie spowodowane nadmierną hiperinsulinamią, tak, czyli nadmiernym poziomem insuliny we krwi, gdy ograniczamy węglowodany, to automatycznie te wyrzuty insuliny będą mniejsze, tak? My ograniczając węglowodany, automatycznie obniżamy ładunek glikemiczny naszej diety. I właśnie w takich chorobach, jak może nie chorobach, ale w stanie przedcukrzycowym, czy nawet w cukrzycy, obniżenie tego ładunku glikemicznego jak najbardziej może pomóc. A jeżeli pójdzie za tym zmniejszenie tkanki tłuszczowej, to również tutaj możemy sobie pomóc poprawić wrażliwość insulinową w taki sposób. No i mamy też takie może nie do końca zbadane rejony, bo mamy, dobra, pojedyncze badania, które pokazują, że dieta keto może pomóc. Mimo tego, że dieta ketogeniczna ma ponad 100 lat, to tak naprawdę nauka zajęła się dietą keto stosunkowo niedawno i tak naprawdę dopiero w ostatnich latach mamy najwięcej tych badań. Jest wiele różnych chorób, które są badane, czy dieta ketogeniczna może pomóc, czy nie. I no, czekamy na te wyniki, bo oczywiście nie będę tutaj powoływał jednego badania, bo jedno badanie aż tak dużo nie mówi, chociaż jest fajną ciekawostką. Dobra, no i powiedziałeś, że od 100 lat właśnie mamy tą dietę ketogeniczną, a wcześniej nie było jakiejś na przykład społeczności, które jadły ketogenicznie? Większe zainteresowanie było dietą ketogeniczną od momentu wprowadzenia diety Atkinsa. Wtedy też poszło to za bardzo w drugą stronę, bo jak na początku Ansel Keys stworzył tą fobię tłuszczową, że tłuszcze są złe, to potem była dieta Atkinsa i poszliśmy w drugą skrajność i były węglowodany złe. I tam właśnie to w latach, nie pamiętam, 70-tych, 80-tych był właśnie wielki boom na dietę Atkinsa i tak naprawdę od tego się zaczęło. Największy skok popularności diety ketogenicznej to było po filmie Jima Abrahama, z tego co pamiętam. Meryl Streep właśnie grała w tym filmie, zapomniałem tego tytułu, ale w każdym razie pokazywano, jak dieta ketogeniczna może pomóc w leczeniu padaczki. Też powstała fundacja Charlie'ego Abrahama i właśnie ten film też był bardzo popularny w tamtych czasach. Też od tego się zaczęło takie większe zainteresowanie dietą ketogeniczną. Zastanawiam się, czy właśnie antropologowie, czy jacyś tam badacze historii nie mówią o tym, jak to wyglądało w przeszłości, bo ketozę wchodzimy wtedy, kiedy na przykład też pościmy, nie? Czyli jeżeli nie jem, to wchodzę w ketozę. Słyszałem też, że Inuici, oni byli w ketozie, bo oni głównie jedli mięso, tak, mięso i tłuszcze, więc czy mamy jakiś taki wgląd? Znaczy, no ewolucyjnie tutaj ketoza była od zawsze z nami. Z tego powodu, że tak jak powiedziałeś, my wchodziliśmy w ketozę, kiedy nie jedliśmy.
A kiedy się nie było lodówek, nie mogliśmy sobie zawsze pójść po jedzenie. Kiedyś były okresy głodu, właśnie podczas, no na przykład w zimę, tak? Było ileś tam dni bez w ogóle jedzenia, a jak było jedzenie, to oczywiście była jakaś zwierzyna, no i to zwierzęta głównie to są białka i tłuszcze, tam są śladowe ilości węglowodanów, chodzi tutaj o glukozę w mięśniach i generalnie we krwi, ale to są śladowe ilości, no to nas nie wyrzuci z ketozy, więc jak nie było dostępu do jedzenia lub też nie było dostępu do węglowodanów, to jak najbardziej my byliśmy w ketozie. I tylko, że to po prostu jakby nie badano tego stanu, bo właśnie dopiero tam w latach, na początku lat 10., 20., XX wieku zaczęto badać ten stan, bo zauważono, że tutaj niejedzenie może również zmniejszyć ataki padaczkowe. I tak naprawdę w cudzysłowie odkryto wtedy ketozę, jeśli chodzi o pojęcie naukowe. Wtedy się dowiedzieliśmy, co to jest, ale tak naprawdę ketoza była z nami zawsze, bo to też ciała ketonowe nam dawały taką motywację. Wspominałem wcześniej o pozytywach, nie wspomniałem o takiej jednej dużej korzyści, która jest taka, może nie każdy to odczuwa, ale większość na pewno. Mamy tak zwany high ketonowy, gdzie czujemy taką klarowność umysłu, takie skupienie i ewolucyjnie to nam pomagało znaleźć jedzenie, bo gdybyśmy my nie jedli nic i czuli się fatalnie i nie byli w stanie się ruszyć z jaskini, To by nas już tu to dzisiaj nie nasz było. gatunek by... Tak, dokładnie. I właśnie tutaj jedną z właściwości ciał ketonowych był właśnie ten high. Oczywiście mamy też inne mechanizmy, jak wzrost poziomu kortyzolu i innych katecholamin. Przez to też mieliśmy tą energię, żeby i motywację, żeby szukać tego jedzenia, a nie właśnie zagłodzić się na śmierć. Także jak najbardziej tutaj w zimę i czy też Inuici, gdzie no przez większość czasu jest tam zima, gdzie tych węglowodanów nie ma dużo i tam można jakąś tłustą fokę zjeść sobie, tam ketoza zawsze była. I Inuici też, co ciekawe, mają inne troszeczkę geny, mają takie polimorfizmy genetyczne, które nie promują aż tak bardzo stanu ketozy, ale to może wynikać z faktu, że oni też potrzebują ciepła. Tam, gdzie jest zimno, to potrzebujemy, aby nasz organizm nie tylko palił energię, nie tylko zużywał energię, żeby produkować ATP, ale też żeby marnował w celu stworzenia ciepła, bo mamy jakby na dwie drogi to się rozchodzi. Mamy właśnie mitochondria albo mogą produkować ATP, albo ciepło. I właśnie troszkę Inuici mieli inne te geny, aż tak bardzo oni nie byli w takiej głębokiej ketozie, żeby właśnie produkować ciepło. I no właśnie Inuici jak najbardziej tutaj w płytkiej ketozie byli.